Dobrze, zacznijmy od najważniejszej kwestii. Słuchajcie, przygotowałem sobie tutaj dzisiaj taki model kamery oraz taki model kamery, gdzie możecie zwrócić uwagę na chociażby plombę oraz jej brak. To, że ona jest czy jej nie ma, to nie ma większego znaczenia. 99% przypadków to, że dostajecie kamery zablokowane, zdarza się tylko i wyłącznie z Waszej winy ponieważ jeżeli jesteś osobą, która nie ma pojęcia o kamerach, masz prawo zablokować taką kamerę, bo nie wiesz, jak należy do tego tematu podejść. Ale jeżeli jesteś instalatorem i nie robisz takich podstawowych rzeczy, że przyjeżdża sprzęt i sobie po prostu go uruchamiasz na laptopie czy na komputerze przez program SATP i sprawdzasz po kolei, czy kamera ma docelowy adres IP, czy jest zakodowana, czy nie. I to jest wszystko. Każdy w każdym innym przypadku, bo po to ten film powstał, że na przykład macie kamery Hikvisiona i chcecie ją podłączyć, załóżmy do restatora takiej marki. Nie od dziś wiadomo, że producenci między sobą się gryzą, a to, że powstał protokół ONVIF, to nie znaczy, że będzie to wam super działać i od razu. Producenci utrudniają sobie pewne metody i tylko i wyłącznie z wiedzą odpowiednią, jak do tego podejść, możemy uniknąć pewnych problemów. Dla przykładu podam Wam jeden z takich właśnie momentów, w których klient wysyła do nas prośbę o reset i nagle cały świat musi się skupić tylko na nim, bo on chce reset, bo wysłaliśmy mu kamerę zablokowaną, bo on chciał ją podpiąć do innej marki Restatora. I zaczęło się wielkie oszczerstwa, jakieś problemy, że jesteśmy tacy owacjami. No, mniejsza z tym. Kwestia jest taka, że kiedy łączymy się z rejestratorem danej marki, tak jak tutaj, to mamy coś takiego jak protokół plug and play. To znaczy, że jeżeli mamy tutaj jednego producenta, to jesteśmy w stanie tą kamerę dodać poprzez proste podłączenie jej do restauratora poprzez zasilacz wbudowany czy switcha. Kamera sama sobie nada uprawnienia, sama sobie nada hasło, sama sobie potrafi nawet zmienić adres IP na ten, który jest wewnątrz restauratora, żeby to działało. Tutaj wiedza instalatorska się kończy. Jedyne co trzeba zrobić to tylko podłączyć to i chwilę odczekać, bo sam proces Inicjacji w chwilę trwa. To nie jest 5-10 sekund, ale w tym czasie nie możemy tej kamery rozłączyć albo, wiem, Boże, przestawiać do innego portu, ponieważ każda kamera koduje się na konkretnym adresie IP. To jest jak ulica, do którego przypisuje się dany numer mieszkania. Nie mogą mieszkać dwie osoby pod jednym adresem. Ona musi wiedzieć, w którym miejscu, co, gdzie ma być. Jeżeli ten proces zepsujemy, to kamera może. Sama z automatu zablokować na tyle, że bez, że bez ingerencji yy, może być tutaj problem. I zacznijmy od takich podstawowych rzeczy. Większość kamer, które dostajecie, mają coś takiego jak ręczny reset, przycisk. Tak jeżeli kamera posiada coś takiego jak slot microSD, nie ma opcji, żeby ona nie miała czegoś takiego jak przycisku reset. Musi coś takiego być. Wystarczy przejść przez procedurę resetu i nie ma tutaj większego problemu. Czy to jest taki mały model kamery, czy taki trochę większy, czy nawet taki model również ma coś takiego jak reset. Także jesteście sami sobie to w stanie zrobić, chyba że bierzecie kamery te z niższej półki, gdzie nie ma czegoś takiego i wtedy faktycznie jest problem. Dlatego pod tym filmem jest bezpośredni artykuł do programu, który możecie sobie pobrać SADP. Sprawdzi wam, jaki jest adres kamery, i tam możecie bezpośrednio zarządzać tą kamerą, czyli wygenerować jej plik i wysłać do osoby, od której kupiliście dany produkt. Tutaj zaczyna się kolejna kwestia, o której też warto wspomnieć, ponieważ kamery kupione w Polsce będą tylko tutaj działać. Jeżeli macie sprzęt zakupiony spoza Polski, spoza Unii Europejskiej, te kamery nie zadziałają. One mają specjalny numer seryjny tutaj nadany. Jak kamera wykryje, że ona pochodzi z innego regionu, to automatycznie się zablokuje, i tutaj wam polski dystrybutor czy polski support nie pomoże. Ta kamera może tylko i wyłącznie być serwisowana tam, gdzie ją kupiłeś. I to jest pierwsza podstawowa rzecz, że jeżeli do nas wysyłacie pliki z prośbą o reset, kamer, które nie był u nas kupione, a jeszcze pochodzą z, no właśnie, sami wiecie skąd, to sorry, ale ta kamera już dla nas, do śmieci do wywalenia. To tutaj nic z tym nie zrobicie. Nawet jeżeli chcielibyście zapłacić za to jakieś pieniądze o, po to, żeby to zresetować, nie ma takiej opcji. Także tutaj bilet jest w jedną stronę. Jeżeli zakupiłeś kamerę i podłączyłeś ją nieprawidłowo, zablokowała się, czy nawet sam producent potrafi wysłać sygnał, że słuchaj, to nie pochodzi z polskiej dystrybucji, to się nie zgadza, adres IP, pyk, blokujemy, koniec. I po kamerze. Także to jest na wstępie, co chciałem powiedzieć. Druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to właśnie tak, tutaj mamy kamerę za, nie wiem, 300 zł, brak plomby, kamera za kilka tysięcy, brak plomby, no, a zwykły taki model tu jest plomba. To też nie znaczy, że kamera, która tutaj jest, będzie akurat mm, na pewno nieużywana. Zdarza się raz na Tysięczną kamerę, że gdzieś któraś mogła być zablokowana, ale tak jak już powiedziałem na samym początku, większość tych zablokowanych kamer to jest nasza ingerencja, i dam Wam jeden prosty przykład, jak ja sobie zablokowałem kamerę, nie wiedząc o tym, i to będzie właśnie na podstawie tej tutaj dużej kamery, ponieważ według specyfikacji technicznej kamera ma coś takiego jak POE, czyli. Po jednym kablu damy zasilanie, kamera odpali. Otóż nie. Tu w tej kamerze był jeszcze zasilacz dodatkowy. Ja kamerę sobie podłączyłem do rejestratora. Kamera się nie odpaliła, ale zaciągnęła hasło z mojego rejestratora, o czym nie wiedziałem. Podłączyłem mi zasilacz, okazało się, że nic tutaj nie działa. Mimo tego, że jestem sam producent, ta sama marka, wszystko elegancko, kamera nie działa. Podłączyłem ją do SADP pod swój komputer, zobaczyłem, że jest aktywowana. Ale jak aktywowana? Ja przecież nie miała zasilacza. Otóż nie, ponieważ jako, że miałem restator z zasilaniem PoE, tak jak tutaj widzicie, tu mamy gniazda czteroportowe, na którym pokazuje się, ile watów wysyłane jest do kamery. Kamera ta duża pobierała 6,5 W, gdzie standardowe kamery, które tutaj wiszą u nas w lokalu i na zewnątrz, pobierają średnio 3,2 W. To wystarczyło, żeby wysłać do kamery sygnał i ją zablokować. Także nawet ja nie wiedziałem o tym, że mimo tego, że jak podłączycie do rejestratora, to kamera mimo wszystko odpalą się jakieś kondensatory, które są odpowiedzialne za to, żeby na przykład nadać jej hasło i ją zablokować. Najlepsze jest to, że po podłączeniu kamery do rejestratora, pomimo tego, że była w trybie plug and play, nie zrobiła się sytuacja, w której został zmieniony adres IP. Nie, kamera po prostu była nieaktywna. Ale tylko i wyłącznie sobie hasło założyła i dopiero wtedy, kiedy na szczęście znając hasło do swojego restauratora jestem w stanie wejść do tej kamery, ustawić ją jeszcze raz do ustawień fabrycznych, podłączyć ją tak jak producent chciał, czyli daję zasilacz, podłączyłem i wtedy faktycznie po daniu zasilacza tego normalnego i oczywiście zanim to zrobiłem została sformatowana do zera, wtedy automatycznie się przypisała, zakodowała, ustawiła sobie adres, odpaliła. Także, no cóż, normalny instalator wie, że jak się montuje kamery obrotowe, mają własny zasilacz, to można na skrętce komputerowej dwie żyły plus i minus wydzielić i dać jej po prostu zasilanie osobno przy rejestratorze. To jest normalna procedura, to się normalnie stosuje. Ty, jako klient zwykły, nie musisz tego wiedzieć, ale wiedza instalatorska tutaj już bardziej jest zalecana. Także dobrze, słuchajcie, podsumowując, bo też nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile. Jeżeli macie problem z jakąś kamerą, chcecie mieć pomoc, nie ma problemu, odezwijcie się do nas. Jeżeli jesteście naszym klientem, tym bardziej się do nas odezwijcie, bo my mamy obowiązek pomóc Wam, by kamerę sformatować, zresetować lub serwisować, jeżeli jest taka potrzeba. W tym odcinku to było wszystko. Dzięki, wielkie za wysłanie. Trzymajcie się. Hej.